Zaczynam. Witam wszystkich serdecznie. Janusz Tomczak z tej strony, z Konina. Zapraszam wszystkich Państwa na ostatni webinar w tym roku Skyward Community. Skyward Community, Twoja droga do wolności finansowej. Webinar podzielony jest na kilka części. Pierwsza oczywiście powitanie, później taki film wprowadzający krótki, następnie prezentacja główna. Film, który ma największą ilość wyświetleń w tej chwili, Skyward Community. Wiadomości najświeższe i w wiadomościach film z hologramem, co to jest hologram, jak również obowiązujące od dzisiaj promocje. Zapraszam serdecznie. Widzimy się dzisiaj w świątecznej odsłonie. Witam Was Janusz Tomczak, speaker Skyward Community Grupy Polskiej Skyward Community Team.pl. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy od filmu. Thank you.
Dziękuję. Zaczynamy prezentację z gówna. Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich. Nazywam się Janusz Tomczak. Drodzy Państwo, w latach 1992-2020 własna działalność gospodarcza. W roku 2002-2007 studiam wyższe zarządzanie, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi ze specjalności. Od 2016 roku czynny inwestor Skyward Community, a w latach 2018-2019 odbyłem szkolenie dla ambasadorów Skyward Community. Szkolenie to poprowadził pan Galata, zorganizowane było do 104 osób z 18 krajów. Jego zakończenie spowodowało otrzymanie dyplomu i status ambasadora Skyward Community z Polski. Udział w tym szkoleniu wzięły następujące osoby. Pani Natalia Fujtak, nasza dyrektor regionalna, Janusz Tomczak, Mariusz Wyszmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Kutnik, Tomasz Żarnecki, Dmitry Zajtnikow i Krzysztof Dawid. Na tym zdjęciu widzicie jeszcze, drodzy Państwo, dwie osoby. Jest to pan Juri Galata, który poprowadził nam to szkolenie, stoi po Krzysztofa Dawidiuta i pan Jewgeni Kudraszow, to jest dyrektor naczelny naszej firmy Skyward Community. Kilka słów o Białorusi, bo tam mieści się firma i poligon doświadczalny naszej firmy Skyward Community. Ja byłem tam trzykrotnie w roku 2017, 18 i 19 na festiwalu organizowanym w Marina Horte, to jest na ekofestiwalu. Moi drodzy Państwo, brałem też udział w dwóch międzynarodowych konferencjach Skyward Community w roku 2018-2019. W roku 2018 z Polską Grupą Liderów Skyward Community, natomiast w roku 2019 byłem z moimi partnerami i naszą koleżanką Ireną Krakowiak, która przyłączyła się do naszej grupy. Było nas zaledwie 5 osób. Ale było to fantastyczne wydarzenie z tego względu, że to było ostatnie takie organizowane na rynku, ponieważ ze względu na pandemię w tym roku się odbył ekofestiwal w formie online. Jest jeszcze do pobrania aplikacja, to jest nowa rzecz, ona funkcjonuje w zasadzie od 2-3 miesięcy. Bardzo wygodna forma, gdzie możecie Państwo sprawdzić wszystkie swoje informacje, płatności, które polecam gorąco, ja już miałem okazję. Proszę Państwa, wszystko zaczęło się od koła. Tu mamy takie prostoplasto koło, takie zrobione z jakiegoś tam marmuru, jakiegoś kamienia. Prawdopodobnie pierwszymi ludźmi, którzy wykonali koło, byli Łukowie i tak to się zaczęło. Później to koło było używane wszelakich rodzajów transportów, czy transportu konnym, czy widzimy tutaj prototyp rowerów, aż do dnia dzisiejszego, gdzie wygląda rzeczywistość następujący sposób. Natomiast w roku 1914 rosyjska fabryka słodyczy Nimen dała uatrakcyjnienia swojej sprzedaży. Dodawała do słodyczy w pudełkach takie kolorowe karteczki artysty, który widział przyszłość transportu jako taki science fiction za 200 lat. Widzimy tutaj przykład batyskafu jakiegoś tam z gondolą, gdzie siedzą ludzie. Jakieś latające tramwaje i to, co nas najbardziej w tej chwili interesuje, drodzy Państwo, to jest ta eskapada na drugim poziomie. Już wtedy artysta ten rosyjski to przewidział, niemniej pomylił się o całe 100 lat, bo rzeczywistość na dzień dzisiejszy wygląda w następujący sposób. Tu mamy kilka takich przykładów skrajnych, ale między innymi nam o to chodzi, żebyście Państwo widzieli, że na drogach Bliskiego i Dalekiego Wschodu panuje ogromne zatłoczenie na drogach, ale też panuje ogromny chaos z tego względu, że po prostu pojazdów jest coraz więcej, a miejsca do poruszania jest coraz więcej. Natomiast tutaj mamy przykład drogi stanowej między USA i Meksykiem, gdzie widzimy setki tysięcy pojazdów, które czekają po prostu na odprawę. Podobna sytuacja ma się, drodzy Państwo, w ruchu morskim czy rzecznym, jest setki tysięcy ładunków do przewożenia ludzi, towarów i to wszystko powoduje, że te trasy na wodach międzynarodowych czy nawet lokalnych są bardzo zatłoczone.
Natura walczy z tym, co zrobił człowiek. Mamy tutaj kilka takich przykładów. Pięknie wybudowana droga na terenach arabskich, gdzie zasypywana jest często gęsto przez burze piaskowe. Natomiast my borykamy się z lokalnymi podtopieniami w naszej strefie klimatycznej, a nasi współobywatele ziemscy, którzy mieszkają na północy globu, czyli Kanada, Stany Zjednoczone, Rosja, Szwecja, Finlandia, etc., oni znowu walczą z potężnymi deskami śnieżnymi. U nas zimy od kilkunastu, dwudziestu blisko lat są lekkie, natomiast tam nieprzerwanie natura daje o sobie znać. Oni z temperaturą. Czyli mamy dwa problemy, którymi dzisiaj boryka się świat. Przeciążenie transportowych i ich zabezpieczenie. Wiąże to się z kolejnym problemem, mianowicie zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, zarówno wody, jak i, proszę Państwa, powietrza, ziemi, z tego względu, że cywilizacja kosztuje, a my, żeby uzyskać energię, żeby uzyskać paliwa kopalne, czerpiemy ją z naturalnych źródeł naszych ziemi. Czyli kolejny problem, który jest do rozwiązania, zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Drodzy Państwo, przede wszystkim ludzie zużywają w tej chwili najwięcej energii elektrycznej, która zasila nasze gospodarstwa domowe, zakłady pracy, zakłady produkcyjne, jak również przyszłość, która się w tej chwili otwiera, mianowicie samochody elektryczne. I to jest tylko takie złudne, że samochody jeżdżą na prąd, natomiast ten prąd jest wytwarzany nadal z naturalnych kopalin, czyli węgla, gazu, oleju naftowego, energii jądrowej, wodoru i zaledwie 2-3% z odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii mamy w tej chwili, proszę Państwa, ze spalania śmieci, z energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, ale to też w tej chwili przy dzisiejszej potrzebie społeczeństwa są takie zasoby, które dopiero w niewielkim procencie zaspokajają nasze potrzeby, ale też wpadamy w tak zwaną pułapkę, bo widzimy tutaj piękny przykład terenów górskich, gdzie poprowadzona jest piękna droga, a między nimi, proszę zobaczyć, wszędzie są te lustra do energii fotowoltaicznej. I to jest kolejny problem, z którym się rozwiązujemy i który mamy do rozwiązania, czyli wielkie zużycie energii elektrycznej i zapotrzebowanie. Wykorzystujemy różne rodzaje transportu, zarówno te, które jeżdżą po drogach, po szynach, jak i pojazdy i takie, które są wykorzystywane w terenach takich trudno dostępnych. Mamy tutaj przykład takiej kolejki funikar czy przeprawy wodnej, ale to wszystko są transporty, drodzy Państwo, które nie mają własnego napędu i czerpią swoje zasilanie z napędu zewnętrznych. Przykład wykorzystania transportu na drugim poziomie. Mamy tutaj doskonały przykład, zrobione to przez chińskich naszych partnerów. Widzimy tutaj potężną konstrukcję stalową, betonową i ten tramwaj, który tam jeździ na drugim poziomie. Nie uzyskało to jakiejś tam wielkiej aprobaty światowej, z tego względu, że po prostu energochłonność tego przedsięwzięcia jest bardzo duża. Mamy tutaj kolejny przykład energii wykorzystania do kolei magnetycznej. Zobaczcie, jakie to są potężne konstrukcje żelbetowe i ten malutki człowieczek, który tam wykonuje swoje prace. I to jest też kolej, która jest przyszłościowa, ale, drodzy Państwo, nie jest w tej chwili powszechnie stosowana ze względu na ogromne koszty jej produkcji. Znalazło się kilka osób, dzięki którym ten XX i XXI wiek bardzo się rozpowszechnił w naszej takim transporcie i zarówno w konstrukcjach budowlanych i z tych osób czerpał nasz szef, nasz dowódca, pan Aleksander Władysław-Jedynicki i na podstawie prac pana Aleksandra Forda, Gustawa Eiffla i Konstantyna Ciołkowskiego, czerpiąc z ich doświadczeń, pan Jedynicki stworzył zupełnie nową technologię transportową. Pan Henry Ford to jest przede wszystkim założyciel General Motors i pierwszy twórca, który wykorzystał linie produkcyjne do masowej produkcji, taśmy produkcji. Pan Aleksander Ciołkowski jest przedstawicielem kosmizmu radzieckiego i z jego doświadczeń również czerpie pan Jurycki do swoich prac. I pan Gustav Eiffel, jeden z najbardziej znanych Europejczyków,
On wybudował w roku 1900 wieżę Eiffla na Expo 1900 roku. Jest również twórcą mostów i konstrukcji takich z żelibem. I nasz wspaniały szef Aleksander Edwardowicz Junicki, który jest twórcą technologii transportu strunowego. Tak jak widzieliście wcześniej, on z prac tych swoich poprzedników bardzo dużo czerpał. To są wizjonerzy i twórcy technologii XX-XXI wieku, którzy popchnęli naszą cywilizację do przodu dzięki ich pracy. I pan Aleksander, jako główny generalny konstruktor Unity Strike Corporation, wydał takie swoje znaczące zdanie, takie credo, że my tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Podkreślał to wielokrotnie, że my jesteśmy na najbardziej skorumpowanym rynku na świecie, bo to jest rynek transportowy i rynek paliw. Pan Junicki swoją pracę związaną z transportem strunowym już kontynuuje blisko 40 lat, jest autorem wielu patentów, grantów dla ONZ-u i oczywiście twórcą technologii strunowej, którą my w tej chwili propagujemy. Tu mamy doskonały przykład już dnia dzisiejszego. To jest rzeczywistość, to już nie jest to, co ten wizjoner, artysta miał na myśli tam blisko 100 lat temu. Dzisiaj to jest rzeczywistość, to się mieści wszystko w Marina Corte, to jest nasz poligon testowy, gdzie widzimy tutaj rodzaj transportu strunowego na konstrukcji półsztywnej Unibike 4621 i drugi sposób na eskapadzie na tak zwanej kreatownicy Unicar U4 430T3. To jest rzeczywistość. Natomiast wszystko oparte jest na budowie struny, niezależnie od jakiego rodzaju, do jakiego rodzaju transportu jest to wykorzystane, a przekrój struny jest zbudowany w sposób następujący. To jest nasada stalowa, wewnątrz struna stalowa napięta napięta i zespawana z energią elektryczną bez delatacji. W środku korpusie stalowym znajduje się również beton, który ma za zadanie utrwalenie tej struny, wyciszenie i konserwację, ponieważ nasze konstrukcje są przewidziane na 100 lat eksploatacji. Wykorzystana właśnie wiedza z zakresu konstruowania, proszę Państwa, projektowania, widzimy tu doskonale wykorzystaną wiedzę w zakresie właśnie takich strun i budowy, to mamy tutaj wieżę w Dubaju, czy ta kratownica, która jest tą protoplastą tej naszej kratownicy, to wszystko są elementy, z których korzystał i korzysta nasz twórca, pan Aleksander Junicki. Tu mogę kilka zdań powiedzieć więcej. Sam prowadziłem firmę budowlaną przeszło 20 lat i proszę Państwa, tu mamy tak zwane struno betony, które wykorzystywałem dziesiątki razy w konstrukcjach budowlanych. One się właśnie charakteryzują tym, że na dużych rozpiętościach można je kłaść bez podpór, ponieważ tak jak w konstrukcji naszych szyn, tam są naprężone te liny stalowe, zabetonowane i to wszystko ma naprawdę takie właściwości mocno plastyczne i sprężające. Przykład wykorzystania mostów, też konstrukcje, widzicie tutaj, drodzy Państwo, sprężające, to są też struny, które po prostu przenoszą ogromne ciężary i właśnie ta konstrukcja jest też wykorzystywana przy budowie mostu. Natomiast tu mamy przykład wykorzystania naszej technologii. Widzimy ją na podstawach, bo nasza technologia postanowiona jest na słupach, które są od siebie oddalone od 50 do nawet 200 metrów, od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu. Nie ma znaczenia, czy to jest woda, czy to jest grunt stały, czy to jest bagno, czy to jest lód, dlatego że nasze konstrukcje są zakotwione w gruncie, sprężone, sprężenie tego jest nawet do 5 km. I przykład wykorzystania, tu mamy Unicar Unibus U4210, który przy wybudowanej infrastrukturze może przewieźć nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę i konstrukcję mostów, które jest konstrukcją ciężką, bardzo drogą, z wykorzystaniem 1000 ton stali, betonu, asfaltu i stali. I tu mamy, widzicie, doskonały Państwo przykład budowy naszej konstrukcji struny podwieszanej, czyli słupy zakotwione w gruncie, sprężone tymi naszymi strunami, natomiast sprężyć je możemy nawet do 5 km.
wykorzystanie tego naszego transportu w takim ruchu miejskim. Widzimy tu normalną drogę, taką powiedzmy lokalną, czy drogę jakąś tam międzymiastową. Jest potężny ruch samochodów i osób, duże natężenie, zagęszczenie, niebezpieczeństwo. Natomiast my na drugim poziomie możemy spokojnie przewozić zarówno osoby, jak tutaj mamy przykład wykorzystania przewozu towarowego. No i tutaj zdjęcie oryginalne z targów InnoTrans Berlinie. One odbyły się w roku 2018. Mieliśmy tam wtedy okazję przedstawić naszą budowę naszych strun, jak również przedstawiliśmy wtedy wydarzenie tych targów, czyli pokazaliśmy tam naszego Unitara, Unilota U410. Drodzy Państwo, trzy rodzaje konstrukcji: półsztywna, sztywna i uginająca się. One wszystkie mają przekrój w strunie, tak jak pokazywałem na tym pierwszym rysunku, i one są wszystkie ze sobą kompatybilne. Zdjęcia z realu. Znowu Marina Horka, Unibike U4621. Ja miałem okazję jechać na tej konstrukcji Unibusem U4210. Widzicie Państwo, że niezależnie, czy on pojedzie po uginającej się typu, po półsztywnej, te pojazdy są ze sobą współdziałające. Dużą zaletą naszego transportu również jest to, że bez konieczności jakiejś tam wielkiej przebudowy możemy przechodzić przez budynki, ponieważ nasz transport wyniesiony na drugi poziom, nie możemy go dostosować do istniejącej infrastruktury, która jest w tej chwili na rynku, jak również do nowo wybudowanych obiektów. Czyli cztery podstawowe problemy, które rozwiązuje transport strunowy, więc przeciążenie tras transportowych, brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii elektrycznej. Drodzy Państwo, ja też dzisiaj Was tam chciałem powitać serdecznie w tej takiej naszej osłonie świątecznej. Widzicie, że ja też dzisiaj na wesoło, kolorowo, bo mamy takie końcówkę roku, zbliżamy się do pewnego też podsumowania. I to jest taki element, żebyśmy troszeczkę rozweselili siebie w tym trudnym czasie i żeby ten rok, który był 2020, dosyć trudny dla nas, żebyśmy weszli z dużym optymizmem, humorem w następny 2021. Także dzisiaj mój antruaż jest, widzicie, świąteczny. Ja to zrobiłem z takim lekkim przekąsem i humorem, dlatego żebyśmy wszyscy poczuli już magię świąt i fantastyczne rzeczy. Ale wracamy do prezentacji. Pierwsze prototypy samochodów. Tutaj konstruktorzy w ogóle nie zwracali uwagi, drodzy Państwo, na tak zwany opór powietrza, bo to były prototypy. Natomiast z latem i z historią motoryzacji miało to ogromny wpływ, bo opór powietrza, który jest stwarzany podczas jazdy samochodem czy jakimkolwiek pojazdem, powoduje, że mamy do tego zużycie paliwa. Tu mamy taki przykład samochodów współczesnych, takich samochodów, które masowo się produkuje. No ich zadaniem jest przede wszystkim taką zrobić konstrukcję, żeby ten opór powietrza był jak najmniejszy i przy okazji zużycie paliwa. Natomiast samochody typu wyścigowego, tak zwane bolidy, i ich zadanie jest zupełnie inne, bo tutaj opór powietrza jest do tego, żeby te samochody przytrzymał, bo gdyby one miały inny kształt, to po prędkościach, które one uzyskują, mogliby nam po prostu ostrzec. To, co udało się w transporcie strunowym, jest tylko pieśnią marzeń i przyszłości dla producentów aut w ruchu tradycyjnym, dlatego że u nas nasz High Speed Unibus U4365, to jest to cudo nasze, tak proszę Państwa, pojazd, który będzie uzyskiwał do 500 km na godzinę po naszej eskapadzie, uzyskał współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,065, natomiast auta normalne, takiej seryjnej produkcji, mogą maksymalnie na dzień dzisiejszy uzyskać 0,4, natomiast te bolidy wyścigowe uzyskują 0,1. To się wiąże przede wszystkim, że im wyższa prędkość, tym większe zużycie paliwa. Teraz zobaczcie Państwo przykład wykorzystania naszego transportu na przykładzie Unibusu 4210. Przy prędkości 100 km na godzinę, 14 pasażerów, my mamy zużycie zaledwie 3 litrów na 100 km. No to proszę Państwa, to jest niewiele, to jest bardzo malutko przy tej prędkości. Praktycznie nieosiągalne dla transportu oferowanego obecnie na rynku. A w przeliczeniu na jedną osobę to jest szklana. Natomiast gdy przyjrzymy się jeszcze naszemu Unilatowi,
unibusowi 4365, który przy prędkości 500 km na godzinę na odcinku 100 km używa 0,093 litra, no to proszę Państwa, to jest ogromna konkurencja w tej chwili do ruchu lotniczego. I znowu zdjęcie z realu, Unibajgu 4621, czyli proszę Państwa, pojazd, który waży około 1700 kg, zawiera 8 osób, 1500 kg na dwóch takich cieniutkich, widzicie tutaj w strunach. Ja to mówię, że to wielkości dwóch pudełek zapałek. Różnie sobie możemy zadawać pytania, jak czy to jest bezpieczne, jak to jest zabezpieczone. Otóż my mamy opatentowany system wykolejenia, jak również koła silnikowe, które poruszają pojazdem, służą również jako hamulce. Mamy dzisiaj przykład wykorzystania transportu klasycznego, czyli kolei, dróg, w sposób taki, że musimy budować nowe drogi. To się wiąże z ogromnymi kosztami, często z przesuwaniem tysięcy mas ziemnych, jak również w przypadku kolei, gdy pojeżdżą przez jakieś nagłą wodę, trzeba je wysadzać i to poważnie wzrastają koszty po prostu eksploatacji budowy takiego. Dwa przykłady. Ja uważam, że ten jest najbardziej taki oczywisty, bo to jest koszt kapitału i to, co interesuje naszych przyszłych inwestorów. Koszt Skywaya, widzicie w tej zielonej odsłonie, wiąże się na poziomie od 3 do 8 milionów za kilometr bieżący, w zależności od zastosowanej typu tam eskapady, czy sztywna, półsztywna, czy lekka. Natomiast skrajnym przykładem jest metro, gdzie koszt, proszę Państwa, jednego kilometra może być wahać się między 100 a 150 milionów dolarów za kilometr. Natomiast, co jest bardzo istotne, to stopa zwrotu jest w przypadku Skywayu 7 lat, to jest cudowna stopa zwrotu. Proszę Państwa, Skyway w tej odsłonie to jest na dzień dzisiejszy jest 6 rok, a metro nawet do 40 lat. No i weźmy zanieczyszczenie środowiska, my jesteśmy na drugim poziomie. Nasze pojazdy są przede wszystkim napędzane energią elektryczną, która jest wytwarzana z wiatru, słońca, ze spalania śmieci. To jest też jeden z działów naszej firmy, która się tym zajmuje, bo my robimy to jako wszystko kompatybilne, żeby to wszystko było spójne. Idziemy dalej. Mamy 7 typów pojazdów osobowych, od takich najlżejszych, jak taka taksówka dwuosobowa, do naszego Hike Speeda U4365 osiągający nawet 500 km na godzinę. Natomiast to jest dosyć bardzo ciekawa propozycja, Unicar U4433T3, bo to jest taki pojazd hybrydowy, który może zabrać nawet 120 km. I kolejny, jakże ważny dział naszej firmy, pojazdy przemysłowe, towarowe. Ten pojazd Unicar U4101. To jest zrobione głównie pod naszych partnerów arabskich, który w tej chwili mamy najbardziej zaangażowanie na rynku, proszę Państwa, i do przewozów materiałów sypkich i paczek, tak można powiedzieć, tak coś jak u nas ten iPost, coś takiego. No i system do taśmociągowy do przewozu materiałów. To wszystko jest do zobaczenia, do obejrzenia w Marina Horce. Oprócz konstrukcji tej ciężkiej, ale w tej chwili budowany jest tam również tor do testowania tej technologii. Zdjęcia takie fotomontażowe, widzicie tutaj przykład wykorzystania na przykład u góry kontenerów na dole pojazdu osobowego, no i system morski, to jest po prostu rewelacja, gdzie możemy wychodzić z naszym transportem bezpośrednio od 15 do 20 km w głąb oceanów czy mórz i tam dostarczać nasze towary bez konieczności budowania doków i tym podobnym. Mamy mnóstwo nagród, mnóstwo patentów, no jedną i dokumentów potwierdzających, że pracujemy na najwyższych standardach. Jedną z nich jest ISO 9000-2015. Uzyskaliśmy to w lutym 2018 roku, a jednostką certyfikującą Turingowi. 80 patentów, drodzy Państwo, od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Tu jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Pan Junicki, cały dział marketingowy pracuje nad tym, abyśmy byli tutaj zabezpieczeni. Trochę się pochwalimy. Szybciuteńko, nowy budynek SO Plaza, 9000 metrów, tutaj przeniesiona jest praktycznie większość naszej firmy po to, aby informacja między działami przepływała płynnie, żeby zintegrować tych wszystkich pracowników, ale przede wszystkim po to, żeby chronić nasze tajemnice. Ten budynek jest budynkiem jeszcze nie naszym, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości go skupimy. Tu mamy kilka pięter wynajętych dla działu marketingowego. Natomiast
budynek ten, który tutaj widzicie Państwo, to był budynek pierwszy, w którym nasza firma się znajdowała. Jeszcze do ubiegłego roku był w połowie nasz, natomiast odkupiliśmy drugą część, jest całkowicie własnością firmy, bo pan Uniński podchodzi do tematu, że jak mamy wynajmować, to lepiej w pewnym momencie zapłacić więcej, wykupić, będzie to naszą własnością i przede wszystkim będziemy chronić nasze tereny. Zakłady produkcyjne, mamy ich trzy, w których produkujemy wszystkie typy naszych pojazdów. Pracują tutaj fachowcy z największym, bardzo dobrym, proszę Państwa, wykształceniem. To są specjaliści w swoich branżach, pracujemy na najnowszych maszynach, zarówno produkowanych w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, jak i we Włoszech. Miejsce naszej certyfikacji Marina Horka to jest rok 2015. Widzicie tu też Państwo teren po rekultywacji. Dostaliśmy ten teren od pana Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi. Tak wyglądał w makiecie komputerowej i na dzień dzisiejszy on się niewiele różni od tego, co jest na komputerze, jak mamy zagospodarowany teren na dzień dzisiejszy. Dzisiaj to rok 2019, jest wybudowane już 5 linii, 6, ta ciężka jest już też budowana, żeby testować te komputery. I zdjęcia z realu, widzicie Państwo ten Univid leciutki, ja miałem okazję go widać, śmiga sobie pięknie po takiej linii grubości takiego palca wskazującego. Tu mamy znowu sposób wykorzystania tego taśmociągu do materiałów sypki, jak również do paczek. Te pojazdy w przyszłości będą same zasilane, one będą miały budowany taki system, że będą dojeżdżały do klienta nawet do 10 km. I to, co jest w zamyśle. Na dole drzewa, krzewy, rośliny, zboża, a górą trawka. No i tutaj mamy wykorzystanie kratownicy. Pokazane, wybudowana tutaj stacja dokująca, drodzy Państwo, która w tej chwili jest do tego, żeby służyła jako przystanek, ale też miejsce wypoczynku, jak również na dolnych partiach możemy wykorzystać ją komercyjnie. W Marina Horce mamy tam muzeum krajowe. No i nasza przyszłość, Centrum Innowacyjne w Szardży. W tej chwili tam są skupione główne siły naszej firmy, bo stamtąd już wychodzą nasze pierwsze projekty celowe. Koniec roku 2019 to jest właśnie ten czas. Widzicie Państwo tutaj testowanie Unicara Tropical U4365. W tej chwili jest informacja, że już tym pojazdem w przyszłym roku, jak będziemy stawiać kolejny projekt celowy, będzie nawet dokował u Emira Szarga. Ekodomy, ekohausy, one są kompatybilne z naszą z naszym zamierzeniem budowy, bo to są miasta linearne. Mamy taki dom wybudowany również w Marina Horce i w centrum w Sarajewie. I miasto linearne, czyli ten zamysł, żeby tutaj, drodzy Państwo, ruch samochodowy był bardzo ograniczony, praktycznie żeby go nie było w ogóle, gdybyśmy mieli dojście do tych naszych tutaj eskapad w granicach 5-10 minut, poruszali się z takie newralgiczne części miasta, do jakiejś tam administracji, urzędów, kin, żeby to zajmowało kilka minut i żeby ten ruch po prostu kierować na drugim poziomie, a na dole rośnie sobie trawa, roślinność, ekodomy i proszę Państwa, mamy czyste, wspaniałe powietrze i życie w naturze. Czyli co rozwiązuje transport strumowy? Przede wszystkim jest innowacyjny, bo jedyny taki w świecie nadziemny, od 5 do 150 metrów, wysoka prędkość, towarowe od 120 do osobowych do 500 km na godzinę, bezpieczny, bo na drugim poziomie, ekonomiczny, cena budowy od 3 do 8 milionów, łatwo integralny, bo możemy się integrować z transportem już współistniejącym, jak również nowy i przyjazny środowisku, ponieważ my jesteśmy na drugim poziomie, jesteśmy ekologiczni. Zamysł głównego konstruktora pana Junickiego, to jest rok 78, blisko 42 lata już ten projekt realizuje. My jesteśmy w roku 2020, w 14 etapie z 15, w pierwszym podetapie. Dążymy do etapu 15, w którym to już będzie pełna certyfikacja, przynajmniej zrobiony jeden projekt celowy i wychodzenie na rynek. To tyle w skrócie o naszej technologii. Zrobimy sobie teraz króciutką przerwę na mały film, który ma najwyższą liczbę odsłonień i który pokazuje, czym zajmuje się transport strumowy.
Teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do wiadomości. No muszę powiedzieć, że w tym tygodniu to wiadomości to jest po prostu petarda. Widzicie nas w takiej świątecznej odsłonie, bo mamy czas świąteczny, noworoczny, cieszmy się tym dniem, tym okresem, bo to jest jedyny taki okres w ciągu roku, który jest czystą magią, moi drodzy Państwo. To, co się wydarzyło w Skyway w ostatnich dniach, to również jest magia. Zapraszam. Otóż, zaczniemy od level upu. Dzisiaj mamy wyniki podane na to, co się działo w miesiącu listopadzie. Niezmiennie, drodzy Państwo, na pierwszym miejscu są nasi przedstawiciele z Wietnamu. Niemniej, to są indywidualne, ja również mówię o krajach. Pierwsze miejsce ma Wietnam, drugie ma Nigeria i trzecie ma Słowacja. I również to widać bardzo dobrze na indywidualnych pozycjach. Pierwsze dwa miejsca mamy zarezerwowane dla naszych partnerów z Wietnamu. Następne dla Słowacji i mamy również kolegę z Holandii, który bardzo ładnie tutaj zaawansował. Nowa rzecz, SW Connect, czat korporacyjny do komunikowania się w gabinecie osobistym. Ja, proszę Państwa, spróbowałem tego czatu. Wszedłem do niego do środka, tam jest w dwóch formach. Ja wszedłem sobie poprzez statystyki. Od razu się otwiera tam taka możliwość, że mamy wyznaczonych partnerów z pierwszej linii. I wypróbowałem ten czat, drodzy Państwo, napisałem do mojego partnera, pana Huberta Małeckiego. To jest mój partner z pierwszej linii, najstarszy, jeden z moich najstarszych partnerów. Jeden z pierwszych moich partnerów, mogę powiedzieć. I po prostu czekam, jak on, powiedzmy sobie, któregoś dnia otworzy tam swoje biuro, bo może wchodził tam w weekend. To jest czas świąteczny, wiem, o co chodzi i czekam na jego odpowiedź, bo chcę zobaczyć, jak po prostu wygląda ta informacja zwrotna. Możemy się komunikować z naszymi partnerami w pierwszej linii, pozostałymi i warunek jest tylko jeden, że musimy najpierw zaakceptować warunki i ten czat na razie jest w takiej wersji, można powiedzieć, beta, czyli testowej. Będzie on udoskonalony i to jest kolejne narzędzie do komunikowania się. Mamy następną rzecz, która jest w naszym gabinecie, te zestawy świąteczne. Są to zestawy, drodzy Państwo, dla osób, które zajmują się promowaniem Skyward Community, jak również osoby, które są z firmą zaprzyjaźnione, którym zależy dobro firmy. Mamy kilka takich zestawów, możemy je obdarowywać nawet swoich najbliższych, jak również partnerów. Mamy zestaw duży za $35, zestaw mniejszy. W dużym wchodzi to notatnik, torba, port USB i dwie zakładki. Ja w mniejszym mamy bez tego portu USB. Dodatkowo tam jeszcze tam widzę. Drodzy moi Państwo, dniach 1-3 grudnia w Abudzie, to jest stolica Nigerii, nasz ambasador Tristan van der Weyer, to jest nasz kolega, którego mieliśmy okazję poznać na kilku szkoleniach, które robiliśmy właśnie przed tym coachingu 3D of Business. Spotkał się z ministrem transportu Nigerii, panem Rotimi Amaechi. Były te rozmowy, odbywały się tam w kuluarach. Niemniej pan Tristan van der Weyer umówił się na spotkanie biznesowe z panem Amaechi. I to spotkanie będzie w najbliższej przyszłości, a wiązać się będzie z powstawaniem nowych projektów celowych. Gratulujemy Krystianowi. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że go poznałem, bo to jest naprawdę człowiek, który jest o dużym sercu i wielkim zaangażowaniu dla nas. Tezy webinarium Aleksandra Surowiego z 9 grudnia 2020 roku. Ja Państwu odczytam dwie, trzy pozycje. Reszta jest oczywiście w naszych gabinetach osobistych. Pierwsza taka dosyć istotna sprawa to w marcu 2020 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obowiązywały ograniczenia związane z pandemią. Oznacza to, że samoloty nie latały, a sprzęt nie został dostarczony do ZEA, technika nie działała. Ludzie nie pracowali, wiele firm ponosiło straty, przestało istnieć, ale mimo to projekt, który my finansujemy, ciągle się rozwija i mamy tutaj przykład doskonały, bo mamy pokazane zdjęcia, jak są budowane właśnie te płoty dla ciężkiego ruchu.
Dalej Michał Kriszczenko, to jest ta osoba, która wcześniej prowadziła wszelkie takie wywiady z panem Junickim. Pracuje nadal w firmie, jedzą w dziale tym marketingowym, ale teraz jest restrukturyzacja takiej części marketingowej i pan Junicki przeszedł po prostu do innego. Pan Kriszczenko do innego działu. No i mamy nowy typ bradingu, nazywa się to UST. My to przechodziliśmy w grudniu tamtego roku ze Skyway'a, nazywamy się w tej chwili Skyward Community, SWC, natomiast firma macierzysta przeszła na nazwę UST, czyli Unicki Stretching Technology, to międzynarodowa spółka inżynieryjska zarejestrowana jako znak towarowy. To nie jest coś nowego, jest to ZAO, technologie strunowe, ale w języku angielskim międzynarodowym standardzie. Główny strategiczny produkt UST nazywa się Skyway. Finansujemy tę technologię razem ze mną i z Tobą. I ostatnia rzecz, która jest niezmiennie ważna, dotyczy ona IPO i proszę Państwa naszego tokena. Więc UST przygotowuje się do STO, będzie testować technologię do uruchomienia. W istocie na przygotowanym w przyszłym roku STO testowana jest zdecentralizowana forma przyciągania środków w projekty celowe Skyway. To wizjonerskie podejście, bardzo poważna i przyszłościowa strategia. Teraz możemy szybko stworzyć token, który znajdzie się na giełdzie i będzie on oparty o naszą technologię. Także widzicie Państwo, że wiele tokenów na giełdzie, natomiast często to jest tylko pusta taka wydmuszka, a u nas jest oparty o technologię i przez to on będzie zyskiwał bardzo dużo na wartości. Jedziemy dalej. O, i tutaj mamy petardę, drodzy Państwo. To jest informacja dosłownie tak gorąca, jakbyśmy pieczeń z piekarnika zjedli. Arabskie media ogłosiły plan kolejnego celowego projektu w kraju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W mieście Khaur Fakkan będzie wybudowana linia 10,6 km. To jest taka mała miejscowość turystyczna. Będzie on obejmował kilka stacji. Natomiast stacja docelowa będzie się kończyła w pałacu emira Szardży Sultana bin Muhammada Al-Kaszaniego. Według konstruktorów taką trasę, którą się przejeżdża w całości, zajmuje ona około 20-25 minut, natomiast wykorzystując naszą technologię, skrócimy ten przejazd do 10 minut. Więc widzicie Państwo, że nasze zaangażowanie na rynku arabskim daje pożądane efekty, bo to już jest praktycznie trzeci projekt celowy, który mamy na tamtym rynku. Pierwszy to jest ta planowana budowa tego, tych 15 km w centrum biznesowym w Dubaju. Będzie to oczywiście zrealizowane w momencie, jak będzie kolejne expo, bo w tym roku niestety mamy to przesunięcie. Nic się nie stało, bo firma nasza wtedy budowała w Centrum Innowacyjnym Szardży kolejną linię dla testowania tych pojazdów tych wielokontenerowych. Mamy kolejny projekt, który wiąże się właśnie z Centrum Innowacyjnym Szardży i on jest rozwinięty do projektu celowego, to będzie poprowadzona droga nawet tam do portu blisko 100 km. Też takie mamy informacje. Także mamy kolejny projekt, cieszmy się, bo nasza technologia za chwilę będzie widziała światło dzienne i cały świat ją będzie widział. No i drodzy Państwo, wczoraj odbyła się fantastyczna impreza New York 2021. Zaczęła się o godzinie 11. Było to zrobione w podobnej formie, jak było Eco Festival w październiku. Były pozdrowienia, życzenia od wszystkich liderów, przedstawicieli z całego świata. Bawiliśmy się fantastycznie, były pozdrowienia. Ja uczestniczyłem w tym wydarzeniu bez mała od początku do końca. Zrobiłem kilka takich screenów, żebyście Państwo widzieli, że również i my zaznaczyliśmy się swoją obecnością. Prowadzili to nasi koledzy z Litwy. Natomiast było tam również wystąpienia, widzicie tutaj Aleksandra Słodojewa, to jest nasz członek zarządu, jeden z liderów naszych struktur, pani Wołkowa, tu jest Artiom z Łotwy, pan Masłow, nasz prawnik. To są osoby, które opowiadały, składały życzenia i w takim duchu
optymizmu i pogody ducha prowadzają nas w rok 2021. Był również nasz przyjaciel Franciszek Solar, to jest lider nasz we Słowacji, kolega, który wprowadził Skyway'a właśnie na rynki arabskie, między innymi w Wietnamie, tam też pobudowali ogromne struktury. I tutaj szacun i ukłon dla naszych polskich koleżanek. Pani Renka Krakowiak, to jest ta osoba, o której mówiłem Wam wcześniej, na początku, jak pokazywałem zdjęcia z Ekofestiwalu, nagrała życzenia dla całego zarządu, dla wszystkich inwestorów. Też zrobiłem zdjęcie, żeby pokazać, że ona jest wśród nas i w tej elitarnej grupie osób, które przekazywały życzenia z całego świata. No oczywiście nasza kochana... o Boże, wybacz. Zaraz sobie przeczytam. Moja skromna osoba i Justyna Dubel oczywiście. Justynko, wybacz mi, kochana, bo się po prostu zakręciłem. Cała ta nasza trójka przekazała krótkie życzenia w podziękowaniu za trud i pracę wszystkich inwestorów zarządu pana Junickiego z życzeniami zdrowia, pomyślności i perspektyw w nadchodzącym 2021 roku. Justynka, buziaczki, jeszcze raz przepraszam. Też mieliśmy kilka takich podsumowań, pochwalimy się tutaj pewnymi rzeczami, bo to jest koniec roku, to jest taki też okres podsumowania i trzeba pokazać osoby, które się wyróżniły i pracowały na rzecz naszej społeczności międzynarodowej Skyway Community. Mamy tutaj grupę, widzicie, drodzy Państwo, osób, które prowadzą webinary i proszę zobaczyć, że z Polski tych osób jest najwięcej. Cieszę się bardzo, bo wśród tak szacownego grona zostaliśmy wyróżnieni wszyscy, czyli mamy Grzegorza Hutnika, Janusz Tomczak, Krzysztof Dawidyk i Mariusz Luczmański. Czterech speakerów z Polski prowadzi dla Was, drodzy Państwo, webinary. Natomiast reszta to jest po jednej osobie i mamy jeszcze z Rosji Judo Fiodorowa i Artion Kumbasz. Natomiast osiągnięte są kolejne rangi eksperta. To jest już stopień taki menadżerski, już to są stopnie dyrektorskie w nomenklaturze firmy. Najwięcej, proszę Państwa, tych osób mamy z Wietnamu i tam jest właśnie to uderzenie, że Wietnam rozwija się, jeżeli chodzi o budowanie struktur i inwestowanie najmocniej na świecie. Mamy tych ekspertów, w ciągu roku nam przybyło, proszę Państwa, 53 osoby. Zobaczcie, 41 z Wietnamu, Nigeria 5. I to się widzi po wynikach, że tam naprawdę widać pracę naszych liderów. Następną pozycją, która jest już wysokoliderską, jest top ekspert. Tu mamy, proszę Państwa, 12 osób z całego świata. W tym 9 z samego Wietnamu, zobaczcie, i 3 osoby jeszcze z Rosji, Kirgistanu i Nigerii. Czyli to pokazuje prosty przykład, że tam, gdzie praca i tam są efekty. Natomiast wielki ukłon, wielki szacunek dla dwóch liderów, członków zarządu, osób, które się mocno zaangażowały, zarówno osobiście, jak i ze swoimi zespołami. To jest dla naszej dyrektor regionalnej, członka zarządu, pani Inety Anerze, którą osobiście znam, fantastyczna, pełna uroku kobieta, cudowna osoba, muszę Państwa powiedzieć. I Aleksander Słodojew, którego mamy okazję słuchać, jego naprawdę takich pełnych wiadomości, takich technicznych i z zakresu biznesu i finansowania naszych projektów, pana Aleksandra Słodojewa. Między innymi on, jego webinary są w naszych biurach osobistych, przekazywane co 2 tygodnie i tłumaczone. Te wszystkie tezy z jego przemów. Dalsza sprawa, poprzez rebranding nowy, mamy nowe piny, mamy nowe oznaczenia. Widzicie tutaj, drodzy Państwo, od mastera, czyli to jest pozycja mistrza, ja taką posiadam. Później mamy eksperta, top eksperta, to już jest takim jednym diamencikiem. No i Sky Expert, to jest najwyższe wyróżnienie. W tej chwili Sky ekspertów jest, proszę Państwa, 3 na świecie. Był również konkurs pod tytułem mój Skyway, moje największe takie przeżycie, jakieś zdjęcia, jak ja to odbieram, jakie ja mam wspomnienia, i to był konkurs zrobiony przez zarząd firmy.
Głosowało tam dziesiątki, setki, setki osób. To były wystawione, te zdjęcia były, drodzy Państwo, na Facebooku. No i drugie miejsce osiągnął tutaj Aleksander Halishon Halolo, to jest nasz kolega z Indonezji. On dostał w nagrodę taki mały zestaw, ten taki upominkowy, który ja tam Państwu pokazywałem. Notatnik, długopis, torbę i zakład. Natomiast pierwsze miejsce otrzymała pani Julia Wasiliewa z Litwy. I to zdjęcie zaowocowało, że jest numer jeden w tej chwili Skyward Community. Widać naprawdę tutaj zaangażowanie, bo użyli z takiego kamienia, jakiegoś granitu, tam SWC, dzieci, ich certyfikaty. I to zdjęcie uzyskało największą liczbę głosów i osłon. Gratulujemy bardzo. Ale my też, drodzy Państwo, nie wypadliśmy srocy spod ogona, bo ja nadesłałem takie zdjęcie i Ręka Krakowia. Nie mieliśmy nic wspólnego, ani żeśmy się nie komunikowali. Proszę zobaczyć, że te zdjęcia to tak jakby kat pokaże. Bardzo się cieszę, bo to był czysty przypadek i też w czasie tego spotkania wczoraj noworocznego były te zdjęcia, które nie zostały nagrodzone, ale były pokazane wszystkie zdjęcia, jakie były przesłane z takim podkładem muzycznym. Fajnie to wyglądało. Na koniec pani piosenkarka śpiewała przeboje takie noworoczne, świąteczne w języku angielskim, rosyjskim, a przytupywał do tańca nasz Dziadek Mróz albo Święty Mikołaj, w zależności od strefy klimatycznej. I to tyle z tego wczorajszego spotkania. Możecie go sobie Państwo zobaczyć również online. On jest w tej chwili do obejrzenia na YouTube. Gorąco zapraszam, bo w fantastycznej atmosferze z noworocznymi życzeniami i uśmiechem było to przekazane. Jest pewna sytuacja, która wynikła, drodzy Państwo, to się dzieje od przedwczoraj. Ja już nawet miałem informację od naszych kolegów, że są problemy z doładowaniem karty przez Visa i Mastercard. Jest to związane z jakimiś tam przyczynami technicznymi. Prawdopodobnie będzie ta sytuacja się ciągła nawet do stycznia. Mamy jeszcze możliwość doładowywania kryptowaluty, przelew bankowy albo systemy płatności PFX, Monet, Kapitalu i Fastlife. Jeżeli macie możliwość, możecie sobie to jeszcze wymienić pieniądze między sobą w tych swoich biurach osobistych, które możemy zrobić. Mamy takie możliwości. Ta promocja to jest nadal obowiązujące, drodzy Państwo, zapisz się na kartach historii. Czyli my mamy w Skyward Community kilka takich miejsc, gdzie inwestorzy zapisali się. To między innymi jest Aleja Zasłużonych, Aleja Zasłużonych, Sady i, drodzy Państwo, Przystanek. W Alei Zasłużonych mamy tutaj takie posągi z brązu w wielkości 1:1. To jest finansowane z prywatnych środków pana Jędrzejewskiego i osoby, które zainwestowały powyżej miliona dolarów, otrzymały taki prezent od pana Jędrzejewskiego. Muzeum Skywaya, to jest to miejsce, gdzie jest stacja dotowania, jest sufit zrobiony z nazwiskami, imionami inwestorów, którzy do 16 kwietnia 2017 roku wpłacili około 1000 dolarów. No i tam te osoby z imienia i nazwiska są. Ja byłem tam w 2018 roku, proszę zobaczyć, i odnalazłem siebie. Będzie dla potomnych, a następne kolejne. Natomiast osoby, które zapłaciły 5 i 3 tysiące dolarów, mają swoje drzewo albo krzak owocowy. Ja takiej inwestycji na rok 2017 nie miałem. Miała ją moja partnerka, Wioleta Borowska, ona mieszka w tej chwili na terenie Wielkiej Brytanii i była w roku 2018 ze mną na to festiwal i się tam odnalazła. Ale i ty możesz dzisiaj skorzystać z promocji takiej, że się zapiszesz na kartach historii. Możesz stworzyć swój własny hologram. Drodzy Państwo, tutaj wyszła taka sytuacja, że ta oferta miała być tylko do 31 listopada, później przedłużyłem do 10 grudnia. Natomiast jak ja teraz przeglądałem materiały, to okazało się, że ona jest nadal. Więc zaznaczyłem tutaj, w dalszej części Państwu pokażę, że po prostu znak zapytania, bo jeżeli jest, to trzeba korzystać, bo to jest jedyna taka okazja, żeby za takie, powiedzmy, średnio duże pieniądze uzyskać nawet 500 do miliona udziałów.
Możemy sobie zrobić ten hologram na tle naszych pojazdów, czy na Unibike 4, na Unibusie, na Unividzie, czy na Unispeak U4365. Pokażę Państwu króciutki film, on trwa minutę, zobaczycie, o co chodzi. Chcecie stać częścią будущего, częścią historii Skyway. Инновационный экологичный транспорт. Сотни инженеров и тысячи инвесторов по всему миру. Будущее создается уже сегодня. Станьте его важной частью. С предложением Faces of the Future вы сможете создать свою голограмму в центре испытаний Skyway в Беларуси. Голограмму с вашим фото и 3D-изображением струнного транспорта смогут увидеть гости экотехнопарка, будущие поколения новаторов и энтузиастов. Вы войдете в историю глобального проекта, который способен сделать мир безопаснее и комфортнее. Ваш след в истории технологии Skyway – это след в истории технологического прогресса. Faces of the Future. Будущее – это мы. Widzieliście Państwo obraz, jeden obraz o 1000 słów, najlepiej to oddaje. Także ten hologram możemy sobie zarówno zakupić na raty, jak i za gotówkę. Niemniej dopiero po pełnej spłacie można będzie go użyć. No i teraz mamy aktualne promocje świąteczne, drodzy Państwo, noworoczne. I jak zwykle firma tutaj zrobiła dla nas bardzo piękną niespodziankę, cudowną promocję, o której za chwilę Wam powiem. Wracamy do starych pakietów, bo te promocje wcześniejsze, te 80-40 się pokończyły. Została nam jeszcze z hologramem, czyli wracamy do starych zasad obowiązujących, czyli pakietów na raty i za gotówkę w zależności od naszego zapotrzebowania z dyskontem od 25 do 54. I najdroższy pakiet w tej chwili, jaki jest do kupienia u nas w firmie, to jest premium. Za 150 tysięcy dolarów za gotówkę, 8,5 miliona udziałów z dyskontem 57. Najtańszy jest start za 5750 i dyskont o 20. Natomiast mamy jeszcze tą promocję Face the Future, ona jest nadal obowiązująca z dyskontem 1 do 100, czyli to jest finansowanie na poziomie roku 2018. No i widzicie Państwo, że tu podkreśliłem znaki zapytania, bo to miało się zakończyć 10 listopada, ale firma przedłużyła, cieszmy się, bo im dłużej, tym więcej możecie skorzystać. Możecie tutaj nawet wystawić 500 tysięcy udziałów za 5 tysięcy dolarów, przy składce 500 dolarów miesięcznie albo za gotówkę, lub jak ta promocja się zakończy, to będzie na pewno oferta za 1 do 100, ale milion udziałów za 10 tysięcy dolarów, zarówno za gotówkę, jakby, albo 10 równych rat po 10 tysięcy dolarów. Dobrze, po 10 tysięcy dolarów. Dobrze. Idziemy dalej, ale mamy nową promocję, która wyszła dosłownie 4 dni temu. Share w New York, proszę Państwa, to jest fantastyczna promocja i ja Wam w tej chwili ją przedstawię. Rok 2020 był naprawdę trudny. Mamy do czynienia z pandemią koronawirusa i światowym kryzysem. I dlatego nasza firma i nasza dyrekcja zaproponowała nam następującą promocję. Osoby, które miały zainwestowane 3000 dolarów albo w pierwszej linii mają 3000 dolarów, mogą skorzystać promocji Share w New York z dyskontem 1 do 100. I ono będzie dostępne zarówno do nas, jak i do naszych partnerów w pierwszej linii. Ale również ze względu na tą pandemię i ten trudny okres, jest to też oferta przeznaczona dla osób powyżej 55 roku życia. Promocja ta potrwa od 15 grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021. Jakie to są warunki? Więc mamy propozycję Thank You 25 tysięcy, czyli to jest, proszę Państwa, jednorazowa wpłata 250 dolarów, albo za nią mamy 25 tysięcy, albo 50 dolarów miesięcznie przez 5 miesięcy.
To są oferty, które płatność jest taka dubeltowa, dwukrotna. Następna thank you 50 tysięcy, 50 tysięcy udziałów, $500 jednorazowo lub $100 przez 5 miesięcy. I propozycja thank you 100 tysięcy, 100 tysięcy udziałów za $1000 jednorazowo albo 100 tysięcy udziałów za $200 miesięcznie przez 5 miesięcy. Mamy również w tej ofercie taką promocję, że podziel się dyskontem 1 do 100 ze swoimi znajomymi i to tylko będą ci uczestnicy, którzy mówiłem wcześniej, zainwestowali $3000 w pierwszej linii i mogą taki prezent przekazać swoim partnerom pierwszej linii. Nie wszyscy mają taką ofertę, drodzy Państwo, musicie zajrzeć do swoich biur, zobaczyć, czy Wy jako partnerzy macie taką możliwość, że możecie zainwestować sami, jak również przekazać taki kupon zarówno na 25 tysięcy, 50 czy 100 tysięcy akcji dla swoich partnerów z pierwszej linii, ale możecie wybrać tylko wy jeden, tak samo jak wasi partnerzy. To wszystko mamy czas do 15 stycznia przyszłego roku. I teraz, moi drodzy Państwo, chylę czoła przed wszystkimi inwestorami, przed Wami. Biorę tutaj tą lampkę szampana, którą sobie uszykowałem wcześniej. Napisałem wczoraj, muszę wam pokazać, kilka słów takich od siebie, które chcę Państwu przeczytać, bo to, co robimy na dzień dzisiejszy z naszą Skyward Community, naszą przyszłością, to nie tylko my, to jest po prostu to, co się będzie działo w najbliższych kilkudziesięciu latach. Drodzy inwestorzy, wspaniali liderzy, sympatycy Skyward Community, składam Wam najszczersze serca płynące podziękowania za trud, pracę, wytrwałość w propagowaniu technologii transportu strunowego. To dzięki Wam nasze cele, marzenia materializują się. Dumnie, z podniesioną głową patrzymy w przyszłość. Jestem wdzięczny, że nasza technologia, praca przyczynia się do ochrony naszej Matki Ziemi, ludzkości i następnych pokoleń. Tytaniczna praca pana Aleksandra Edwarda Junckiego. Tysięcy osób w firmie instytucji urzeczywistnia dzisiaj wprowadzenie technologii transportu strunowego na całym świecie. Życzę Wam, kochani, zdrowia, miłości, uśmiechu, samych obfitości w nadchodzącym 2020 roku, 2021 roku, w życiu osobistym i zawodowym. Buduj Skyway, chroń planetę. Zdrowia dla Was, kochani, miłości, radości, pieniędzy, czego sobie tylko Wy życzycie dla Was, dla Waszych dzieci, przyjaciół, rodziny, inwestorów, partnerów. Ja piję Wasze zdrowie do dna. I oby nam się jak najlepiej żyło w roku 2021. Dziękuję, żegnam się w tym świątecznym nastroju i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, co tylko może się na tym świecie i w kosmosie wydarzyć. Żegnam się razem z Mikołajem. Bye, bye.